Konkursu Pan Jan Ekiel i pan Mączyński. 37 rok. Tak. No i tutaj mamy, i mamy twórcę konkursu. Na konkursie 37 roku poznałem moją obecną żonę. A później się pobraliśmy, dwa lata później. Nie pamiętam, kiedy mnie wręczano nagrodę. Już byłem. No. Za ostatnie pieniądze pili wódkę w tej kaukaskiej, czy jak ona się nazywa, ostatnie grosze. Uczekając na wyniki, zdaje się. Czekając na wyniki. Witold Małcużyński był w naszych czasach jednym z wielkich przedstawicieli tradycji wirtuozostwa XIX-wiecznego. Postać wirtuoza wytworzyła się w epoce, gdy fortepian był królem instrumentów. Dzięki swej skali, podatności do wykonywania wielu planów brzmieniowych, bogactwu kolorystyki, pozwalał jednemu artyście uosabiać niejako całą orkiestrę. Prostota, pogoda, szczerość, zupełny brak sztuczności, bezpośredniość i lojalność, a przy tym niezwykła świeżość reakcji, oto w czym wyrażał się cały charakter Małcużyńskiego, jego podejście do sztuki. Międzynarodowego konkursu pianistycznego imienia Fryderyka Chopina. Publiczność napiera ze wszystkich stron. Kamery telewizyjne, filmowe, aparaty fotograficzne trzaskają flesze. Jury 9. Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego imienia Fryderyka Chopina na posiedzeniu końcowym w dniu 28 października 1975 roku przyznało następujące nagrody i wyróżnienia. Pierwszą nagrodę w wysokości 60 tysięcy złotych i złoty medal panu Krystianowi Cymermanowi. Dzisiaj młodziutki Krystian Cymerman. To następny. Chopina śpiewają wszyscy, ale właśnie staropolskie 100 lat. A widzę, że tam daleko młody Krystian Cymerman rzucany do góry przez publiczność leci aż pod sobie.